Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym teraz z tego klimatu poświęconego historii, filozofii starożytnej przejść do tematu, który w pewien sposób wiąże się z historią filozofii starożytnej. Jakkolwiek zanim powiem, w jaki sposób się wiąże, chciałbym powiedzieć, że mając okazję tutaj świętować jubileusz księdza profesora Michała Hellera, chciałem po raz kolejny postawić pytanie o źródła krakowskiej filozofii przyrody. Filozofii przyrody, który również tutaj pod opieką księdza profesora badaliśmy. I chciałem Państwu dzisiaj pokazać postać, która wydaje się dosyć kontrowersyjna z punktu widzenia pytania o krakowską filozofię przyrody, mianowicie postać, którą najczęściej kojarzy się właśnie z historią filozofii starożytnej, a mianowicie ksiądz Stefan Zachariasz Pawlicki. Tak jak Państwu mówiłem, pytanie o filozofię nauce odnoszą nas również do pytań o genezę. I już od kilkunastu lat wiążemy tą filozofię w nauce z tym prądem, który został nazwany tutaj krakowską filozofią przyrody. Nie używam tutaj pojęcia międzywojenna, bo to pojęcie jest zbyt wąskie. Wiemy już, że ta krakowska filozofia przyrody rozpoczyna się od postaci takich jak Władysław Heinrich, który jest uważany za najważniejszego, za tego ojca owej filozofii przyrody, ale również mamy takie postaci jak Maurycy Straszewski, później jeszcze Tadeusz Garbowski oraz filozofujący fizycy. Wymienimy chociażby Augusta Witkowskiego, który był u początków tworzenia się tego nowego stylu, i Władysława Natansona. Wielu, wielu innych, których teraz nie wymieniam, bo nie ma na to czasu. W związku z tym kontrowersyjne jest pytanie, czy mówić o Pawlickim. Pawlicki z jednej strony wiadomo, że był jednym z najbardziej znanych w Krakowie filozofów i był filozofem, który niezwykle mocno oddziaływał na krakowskie środowisko intelektualne. I to jest powszechne. Jak czytamy o Pawlickim, to wszyscy komentatorzy o tym wspominają. Natomiast ciekawe jest to, że nigdy nikt nie wspominał o pewnych ideach Pawlickiego w kontekście filozofii przyrody. W jednej interpretacji znalazłem tylko pewne wzmianki i o niej za chwilkę. Dla pewnej takiej klarowności metodologicznej nie sposób dzisiaj opowiedzieć o całości poglądów Pawlickiego, tym bardziej, że badania nad spuścizną Pawlickiego nie są jeszcze w pełni zakończone, więc z pewnych względów pragmatycznych, ale również i ważnych ideowych chciałbym skupić się na pracy Pawlickiego, kilka uwag o podstawie i granicach filozofii. Ta praca jest szeroko znana historykom filozofii polskiej i wspomina się o niej w różnych kontekstach. Wiadomo, że jest to praca przygotowana tutaj przez Pawlickiego, między innymi ze względu na to, że ubiegał się on o stanowisko właśnie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Krakowie. Natomiast do tej pory nikt nie spojrzał na tą pracę z punktu widzenia pewnych idei bliskich właśnie krakowskiej filozofii przyrody. I na taką wycieczkę chciałem Państwa teraz zaprosić i zobaczyć właśnie, czy ta deklaracja Pawlickiego odnośnie filozofii niesie jakieś treści, które mogły być tutaj w Krakowie ważne, inspirujące i podejmowane później. Więc najpierw opowiem kilka uwag o współczesnym obrazie Pawlickiego, kilka takich bardzo szkicowych, schematycznych uwag, bo znowu nie ma czasu, żeby dokonać pełnego przeglądu. Później kilka uwag znowu o tym, co wiemy o początkach krakowskiej filozofii przyrody, tej, która nas tutaj szczególnie interesowała. I żeby to zadanie jakoś sobie ułatwić, usystematyzować, wybiorę cztery pytania, które były niezwykle ważne u początków. No przynajmniej tak to dzisiaj rozumiemy. Pytania o to, czy po pozytywizmie jest możliwa filozofia i jak jest możliwa filozofia. Jaki jest stosunek filozofii do nauk, szczególnie do nauk przyrodniczych. Jaką rolę będzie odgrywała historia nauki i jaka jest relacja nauki do wiary. Takie cztery pytania wziąłem jako takie pytania testowe, żeby pokazać pewne
ważne aspekty rodzącej się filozofii przyrody w Krakowie pod koniec XIX wieku i żeby móc z tym skonfrontować stanowisko Pawlickiego. A na koniec opowiem o kilku podobieństwach, które wydawały mi się interesujące. Natomiast mam nadzieję, że uda mi się również Państwa przekonać, że te podobieństwa mogą być interesujące. Więc jeśli chodzi o Pawlickiego, to jeżeli czytamy różne opracowania z historii filozofii polskiej, to wiadomo, że Pawlicki jest uważany za jednego z najważniejszych historyków filozofii starożytnej w Polsce i tutaj raczej co do tego nie ma kontrowersji. Jeśli chodzi o koniec XIX wieku, to, no, to na pewno bezsprzecznie jest jednym z najważniejszych. Wiadomo też, że był wybitnym filozofem, który działał w Krakowie w drugiej połowie XIX wieku. I wiadomo również, że budził powszechne zainteresowanie i podziw, jak przekazują nam różni jego uczniowie. Między innymi Grzmała Siedlecki w takich słynnych wspomnieniach pisze również o innej cesze Pawlickiego. Z jednej strony Pawlicki wpływał na wielu w Krakowie, wręcz to było modne, żeby słuchać Pawlickiego, jego wykładów. Natomiast z drugiej strony Pawlicki nie stworzył filozofów z uczniów swoich, jak pisał Grzmała Siedlecki, i nie bardzo pragnął ich stwarzać. Myślę, że ten rys osobowościowy Pawlickiego jest bardzo ważny do podkreślenia tutaj na początku. Pawlicki mianowicie nigdy nie miał na celu stworzenia żadnej szkoły. Co więcej, niektórzy z jego uczniów twierdzili, jakoby on nawet nie wierzył w to, iż można z Polaków zrobić porządnych filozofów. W przeciwieństwie na przykład do Twardowskiego. Inne ciekawe rzeczy, które będą nam przydatne, to to, że z jednej strony Pawlicki przyjeżdża do Krakowa jako filozof chrześcijański. Przyjeżdża z Rzymu, przyjeżdża w klimacie reformy wprowadzonej przez encyklikę Eterni Patris, o której mówił już wcześniej profesor Murawski. I w tymże klimacie Pawlicki przyjeżdża do Krakowa, aby wykładać filozofię na Wydziale Teologicznym. Więc wykłada Pawlicki tomizm niezbyt długo, ale wykładał tomizm w krakowskim seminarium duchownym, ale z drugiej strony wiadomo również, że Pawlicki był jawnie przeciwny kontynuacji tomizmu. A do Akwinaty odwoływał się głównie krytycznie. Więc był to bardzo szczególny filozof chrześcijański, jak na owe czasy. W ogóle w skali europejskiej. Co ciekawe, Pawlicki bywa bez zastrzeżeń niekiedy wymieniany w gronie neotomistów. I tutaj przykład jednej z prac pana Melika w słowniku Tomizm Polski, gdzie Pawlickiego wprost utożsamia się z tomizmem. I do tego obrazu chciałbym dodać jeszcze jedną ważną uwagę. Mianowicie jedynie w jednym artykule Zbigniewa Kępy znalazłem pogłębioną analizę poglądów Pawlickiego, gdzie perspektywa filozofii Pawlickiego została ukazana jakby w trzech aspektach. Pierwszy to oczywiście Pawlicki jako filozof, głównie miał na myśli Kępa metafizykę. Drugi, Pawlicki jako teolog. A trzeci dział nazwany został Pawlicki jako przyrodnik. Ale patrząc, już wybiegając trochę w przód, na to, jak Pawlicki rozumiał bycie przyrodnikiem, to by oznaczało filozofię przyrody. I Kępa wskazywał właśnie na taki aspekt zainteresowania Pawlickiego, natomiast nie wskazał na to, że te zainteresowania Pawlickiego mogą mieć jakikolwiek związek z tym, co działo się w Krakowie. Więc Pawlicki był wyizolowany w tym obrazie od innych dociekań związanych z przyrodą. A taką ciekawostką, którą znalazłem przy okazji przygotowania się do tego wykładu, jest między innymi to, że Pawlicki prowadził, co było dosyć typowe wtedy, między innymi wykłady z kosmologii i z kosmogonii na Wydziale Teologicznym UJ, o czym raczej nie wspominają jego interpretatorzy. Proszę Państwa, po zarysowaniu tego bardzo schematycznego obrazu filozoficznego Pawlickiego teraz zarysujmy drugą stronę, czyli rodzący się nurt, który zjemy dzisiaj krakowską filozofią przyrody. Dotychczasowe badania historyczne, źródłowe pokazują, że przede wszystkim tutaj
najważniejszą postacią będzie Władysław Heinrich. On będzie takim animatorem tego nowego podejścia do filozofii, tego nowego ruchu, jakkolwiek by tego nie nazwać. Na pewno bardzo ważnym punktem zwrotnym jest referat Heinricha, wygłoszony w krakowskim oddziale Polskiego Towarzystwa Przyrodników imienia Kopernika. To jest 10 listopada roku 1898, niedługo po tym, jak Heinrich rozpoczął pracę w Krakowie. Referat o bardzo charakterystycznym tytule Zależność kierunków filozoficznych od metod nauk przyrodniczych. Referat, w którym Heinrich stawia między innymi taką tezę, że empiriokrytycyzm jest bardzo ważnym punktem w rozwoju historycznym myśli filozoficznej, jakkolwiek jest to punkt, który należy przekroczyć i należy budować nową filozofię ze względu na to, iż nauka poszła już do przodu w stosunku do tej nauki, do której odwołał się między innymi Mach i Afenarius. Więc Heinrich rysuje program nowej filozofii i pokazuje potrzeby nowej filozofii. I proszę Państwa, niedługo później, bo dwa miesiące później, w ramach tego Polskiego Towarzystwa Przyrodników imienia Kopernika zostaje powołana sekcja filozoficzna. To jest bardzo ważne wydarzenie organizacyjne dla polskiej filozofii. Jest to kilka lat przed powołaniem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Mamy pierwsze towarzystwo filozoficzne, natomiast o charakterze specjalistycznym. Dlatego niekiedy ono nie jest wpisywane do historii towarzystw, a niekiedy właśnie z takim wielkim zastrzeżeniem, że jest to o charakterze specjalistycznym. Bo rzeczywiście początkowo to towarzystwo ma na celu właśnie rozwój filozofii ściśle związanej z naukami. I kilka faktów jeszcze właśnie z tej wczesnej historii, między innymi w roku akademickim 1900-1901 był cały cykl referatów i dyskusji nad zagadnieniami filozoficznymi w biologii. Również w tych pierwszych latach bardzo dużo było referatów związanych z empiriokrytycyzmem. To tematy w następnych latach, właśnie po roku 1901, w zasadzie zaczęły szybko zanikać. Drugim założycielem tej krakowskiej filozofii przyrody jest filozof już mniej wiązany z filozofią przyrody, mianowicie Maurycy Straszewski. Na pewno Maurycy Straszewski brał udział w organizowaniu sekcji, ale również Maurycy Straszewski próbował włączać się w budowę takiej filozofii przyrody. Włączał się jakkolwiek z różnym skutkiem. W 1901 roku Straszewski w sekcji głosi referat pod tytułem Obecny przełom teorii poznania, który jest drugim takim referatem programowym dla tej nowej filozofii przyrody. I co ciekawe, w kolejnym roku, rok 1902, następuje seria referatów krakowskich uczonych, które to referaty mają pokazać po kolei różne aspekty naukowego obrazu świata, aktualnego naukowego obrazu świata, a Straszewski na koniec ma dokonać takiej syntezy tego obrazu. I powstaje nawet taki referat pomysły do syntezy, jakkolwiek okazuje się, że takie podejście, jak prezentował Straszewski, jest już dosyć anachroniczne, nawet w roku 1902. Rozwój nauki był już mianowicie zbyt szybki. Stąd Heinrich stał się taką najważniejszą postacią i dlatego Heinrich się najbardziej zapisał w świadomości. Jakkolwiek ze względu na to, że były dwa takie ważne teksty programowe, dlatego będę starał się oba wziąć pod uwagę. Teraz cztery pytania, o których już wspomniałem, takie cztery pytania diagnostyczne, po to, żeby ułatwić analizę, jakoś ją powinno pogrupować. Rozpoczniemy od pierwszego pytania o kształt filozofii po pozytywizmie. Najpierw zobaczmy, jak wyglądały odpowiedzi w kręgu twórców owej krakowskiej filozofii przyrody. Czy możliwa jest filozofia? Oczywiście i Heinrich, i Straszewski odpowiadają, że tak. Każdy z nich troszeczkę inaczej uzasadnia ową tezę. Ważniejsze uzasadnienie, przynajmniej w pierwszych dwóch, trzech latach, pochodziło od Heinricha. Mianowicie miała być to filozofia, która będzie rozszerzeniem empiriokrytycyzmu. Natomiast Heinrich nie do końca pokazuje, czym taka filozofia miałaby być. Ciekawe jest, że patrząc tylko na pracę Heinricha, ewentualnie jeszcze dodając nawet do tego pracę Straszewskiego kilka lat późniejszą, nie mamy w pełni jakby zarysowanego programu, tego, który był realizowany wówczas już w Krakowie.
Drugie pytanie diagnostyczne. Jaki jest stosunek filozofii do nauk? I tutaj obaj założyciele troszeczkę się różnili w swoich odpowiedziach. Straszewski wyznawał taką koncepcję, że filozofia ma być uogólnieniem wyników nauk szczegółowych. Czyli to była taka koncepcja metafizyki indukcyjnej, którą Straszewski zresztą próbował wcielić w życie. Właśnie w roku 1902, pisząc taką szkic syntezy, jakkolwiek niestety okazało się, że z wielu względów taka metafizyka indukcyjna nie będzie możliwa. Chociażby wziąwszy pod uwagę właśnie dynamikę rozwoju nauki. Nieco inny pomysł miał Heinrich, mianowicie uważał, to było zgodne z tym kierunkiem, z którego się wywodził, że filozofia powinna odgrywać rolę takiej ogólnej teorii poznania, co prezentuje w tym wspomnianym artykule programowym z końca lat 80. Z końca lat 90. XIX wieku. Trzecie pytanie, jaką rolę odgrywa historia nauki? Co ciekawe, historia nauki dosyć szybko została rozpoznana jako ważna dziedzina z punktu widzenia filozoficznego. Jakkolwiek tutaj przede wszystkim Heinrich podłożył podwaliny pod takie rozumienie. Mianowicie według Heinricha historia nauki jest dlatego ważna, ponieważ pozwala wyjaśnić źródła trudności i jest podstawą do analizy pojęć, które występują w nauce. Co do Straszewskiego, tutaj rola historii nauki nie była jakoś odrębnie zarysowana. I ostatnie pytanie, które według mnie jest dosyć trudne, jakkolwiek chciałem je tutaj dać z różnych względów, mianowicie kwestia relacji nauki do wiary. Temat, który od kilkudziesięciu lat jest jednym z ważnych tematów, natomiast pytanie, czy ten temat był ważny również pod koniec XIX wieku i do II wojny światowej. Patrząc na deklaracje założycieli, wydaje mi się, że możemy u nich znaleźć pewne milczące założenie, że nauka nie powinna sprzeciwiać się wierze. Natomiast w zasadzie od takiego tematu starają się oni raczej uciekać. Ale co jest ciekawe, że o ile ci dwaj filozofowie nie bardzo chętnie taki temat podejmują, to taki temat pojawiał się później w wypowiedziach naukowców. Między innymi chciałem przytoczyć prawdopodobnie mało znaną wypowiedź Napoleona Cybulskiego z roku 1918, którego interesowały naturalistyczne wyjaśnienia umysłu, czyli między innymi kwestie, które dzisiaj są ciekawe, chociaż wtedy te koncepcje były o wiele mniej rozwinięte. Ale ciekawe jest ostatnie zdanie referatu Cybulskiego. Cybulski pisze tam o pewnej zasadzie dotyczącej właśnie tych wyjaśnień. Pisze tak, zasada ta, sądzę, nie zostaje w sprzeczności ani z religią, ani z wszelkimi nawet najnowszymi prądami społecznymi, o ile te ostatnie rzeczywiście dobro społeczeństw mają na celu. Więc znajdowali się i tacy właśnie wśród naukowców, którzy próbowali pokazać, że przynajmniej filozofia, przepraszam, że z punktu widzenia filozofii nauka i wiara mogą być przynajmniej niesprzeczne. Spróbujmy teraz przyjrzeć się tym samym pytaniom z punktu widzenia owej deklaracji programowej Pawlickiego. Tak jak powiedziałem, jego praca z roku 1878 jest chyba najpełniejszą jego deklaracją programową odnośnie tego, czym ma być filozofia. Jeden z ważnych problemów dla Pawlickiego jest właśnie pytanie o to, jak ma wyglądać aktualna filozofia. Ciekawe jest to, że Pawlickiego nie interesuje w zasadzie scholastyka. Pawlickiego interesuje filozofia nowoczesna. Jak budować nowoczesną filozofię? Wiadomo już, że jeszcze w okresie przed zwrotem religijnym w życiu Pawlickiego, jeszcze przed wstąpieniem do seminarium, już Pawlicki akceptował niektóre tezy pozytywizmu, ale nigdy nie utożsamiał się w pełni z tym nurtem. I taką tezę między innymi stawia Andrzej Szymusiała w pracy, która już ma kilkadziesiąt lat. Co ciekawe, Pawlicki zupełnie nie idzie torem typowym dla myślicieli katolickich, którzy bardzo chętnie krytykowali pozytywizm i próbowali budować nową filozofię katolicką w opozycji do pozytywizmu. Pawlicki, co ciekawe, krytykuje przede wszystkim heglizm.
Uważa, że hegelizm był nieszczęściem dla filozofii, przede wszystkim dlatego, że wprowadza koncepcję materializmu. Natomiast, no właśnie, dzisiaj można, no można na to już zupełnie inaczej patrzeć, ale coś ciekawe dla nas. Pawlicki zupełnie nie widzi zagrożenia w pozytywizmie jako nurcie filozoficznym. Pawlicki nawet próbował interpretować pozytywizm tak, że pokazywał, iż pozytywizm był pewną taką próbą poruszenia opinii społecznej. Więc tak, z punktu widzenia metodologicznego, czyli to, co byśmy dzisiaj nazwali naturalizmem metodologicznym, Pawlicki uważał, że to jest doskonałe wyjaśnienie. Natomiast Pawlicki mówił także, że takie antyfilozoficzne nastawienie pozytywizmu, częste u niektórych przyrodników na przykład, on uważał, że to są chwilowe objawy złego humoru, nawet tak pisał, albo nieznajomości rzeczy i one powinny ustąpić. To jest to pewna moda intelektualna drugiej połowy XIX wieku. Tak Pawlicki sądził. I uważał również, że naukowcy nigdy nie byli konsekwentni, głosząc takie antyfilozoficzne nastawienie, ponieważ gdyby byli konsekwentni, to w zasadzie to by doprowadziło do upadku kultury, czego naukowcy na pewno by nie chcieli. Pawlicki uważa, że po pozytywizmie filozofia na pewno musi mieć charakter naukowy. I to jest dla niego bezsprzeczne. Natomiast kwestia tego, czym ta naukowość ma być, tutaj na pewno by go dzieliła od pozytywistów. Pawlicki uważał również, że nie można nie tylko ze względów kulturowych porzucić filozofii, ale uważał, że każdy człowiek ma potrzebę całościowego obrazu rzeczywistości. I w związku z tym filozofia jest według niego nieusuwalna. Bo nauki zawsze dadzą tylko obraz wyspecjalizowany, a tylko filozofia może dać obraz całościowy. Więc tutaj ten argument akurat był dosyć typowy. No i Pawlicki próbował rozwinąć taką własną koncepcję filozofii, która ma charakter naukowy, czyli odpowiednio uzasadniony i opierał ją między innymi na rozróżnienie wiedzy bezpośredniej, czyli samowiedzy, i wiedzy pośredniej, czyli opartej na doświadczeniu lub na przekazie. Co jest ciekawe, to myślę kwestia stosunku filozofii do nauki. Bo ile o pozytywizmie tutaj Pawlicki no, wypowiadał się tak dosyć oględnie i tak nawet dosyć żartobliwie, to w zasadzie to, co według mnie najciekawsze, to jest kwestia relacji tej nowej filozofii do nauk przyrodniczych. I ciekawe jest, że Pawlicki będzie rozwijał te myśli w polemice z Aweneriusem. Jest to jedna z wcześniejszych polemik z Aweneriusem. Jakkolwiek jest to polemika, która ma pokazać pewne trudności i tym trudnościom i jakby zaproponować pozytywne rozwiązania, nie znosząc jakby samej warstwy metodologicznej empirykiem. Przede wszystkim tak, Pawlicki zaczyna od tego, że patrząc na historię filozofii i patrząc na fakt sprawienia filozofii, widzimy, że jest nieostra granica między filozofią a naukami. I Pawlicki mówi, że to wynika zarówno z genezy samych nauk, które wyewoluowały z filozofii, jak i z tego, że według niego byt ogólny poznajemy zawsze przez byt szczegółowy, więc zawsze poprzez nauki będziemy również dochodzili do obrazu tego, który daje filozofia. Granica jest nieostra i ta granica się przesuwa historycznie. To jest też według Pawlickiego ważne. I Pawlicki mówi, że w zasadzie ideałem jest to, co on nazywa wzorem unii osobistej, filozofa i naukowca. I odwołuje się do wzorców klasycznych, do wzorców antycznych i twierdził, że właśnie Arystoteles jest takim doskonałym przykładem kogoś, kto rzetelnie uprawia filozofię i jest jednocześnie naukowcem na miarę swoich czasów, na miarę nauki swoich czasów. Twierdzi pan Pawlicki, że taki wzór należy w jakimś sensie dostosować do czasów mu współczesnych. Uważa Pawlicki, że nauka pełni ważną filozoficznie rolę, że właśnie nauka odgrywa po części tą rolę, która była historycznie zarezerwowana dla
filozofii. Stąd, jeśli mówimy o tej części refleksji filozoficznej nad przyrodą, to tutaj w zasadzie nauka jest filozofią. I znowu odwołuje się do pewnych klasycznych wzorców. Tak również interpretuje Newtona, że to ma być właśnie nauka, która jest filozofią. Nową filozofią matematyczną, ale filozofią. I oskarża Pawlicki w zasadzie najpierw Kanta, ale w zasadzie to oskarża interpretatorów Kanta o to, co się stało z filozofią XIX wieku. Uważa Pawlicki, że w XIX wieku doszło do tragedii. Mianowicie z jednej strony Kant próbował stworzyć, jak on to mówi, aprioryczną fizykę metafizyczną. Znowu tutaj jest to mocne uproszczenie i kontrowersyjna teza, ale ciekawe jest, że Pawlicki mówi tak, że w zasadzie to nie sam Kant jest tutaj największym problemem, tylko to, co z Kantem zrobili romantycy. Że Kant ośmielił romantyków do tego, aby budować filozofię, nie patrząc na nauki. I według Pawlickiego to było źródło największych nieszczęść dla filozofii i dla kultury XIX wieku. I pisał tak, opinia publiczna pochwalała takie szaleństwa, które dzisiaj budzą uczucie głębokiej litości. Filozofia przyrody stawała się przedmiotem ogólnego pośmiewiska i srodze odpokutowała za dawne urągania się naukom przyrodniczym. Tak pisał Pawlicki o romantycznej filozofii przyrody. Więc pozytywizm, który miał być reakcją na nadużycia tej romantycznej filozofii przyrody, w zasadzie więc według Pawlickiego szedł w dobrym kierunku. Jakkolwiek źle stawiał pewne akcenty. Pawlicki mówił więc, że trzeba wrócić do pewnych wzorów i on znowu będzie mówił o Arystotelesie. Natomiast trzeba to odpowiednio rozumieć. Nie chodzi tutaj o powrót do filozofii przyrody Arystotelesa, tylko właśnie do tego wzoru unii osobistej filozofa i naukowca. Panaceum na problemy filozofii drugiej połowy XIX wieku ma być właśnie ponowne połączenie nauki i filozofii. I Pawlicki próbował uzasadniać, że zarówno nauka, jak i filozofia potrzebują siebie nawzajem. Więc metafizyka potrzebuje nauki przede wszystkim ze względu na kwestię poznania bytu i środki do tego celu. A więc przede wszystkim chodzi o to, żeby zbadać granice umysłu za pomocą metod nauki. Więc nauka powinna dopomóc metafizyce w krytycznym odniesieniu się do tego, co można poznać o tym, co istnieje. Mówił Pawlicki również, że z jednej strony granica jest płynna między filozofią a naukami. I skąd ta płynność się bierze? Ona się bierze stąd, że i metafizyka, i nauki opierają się na metodzie indukcji. Stąd jest ciągłość przejścia. I stąd też będą naturalne interakcje. Ze strony metafizyki wydawało się Pawlickiemu jakby łatwiej zrozumiałe to, co metafizyka uzyskuje dzięki naukom. Ale teraz co nauki mogą uzyskać od metafizyki. Na pewno mówił, że nauki nie powinny być poddane dyktatowi metafizyki. Czyli to, w jakim kierunku próbowali pójść inni neoscholastycy, przynajmniej neoscholastycy polscy, którzy próbowali reinterpretować naukę z punktu widzenia pewnej założonej metafizyki. Natomiast Pawlicki miał pomysł o wiele, wiele bardziej wyrafinowany. Mianowicie mówił tak, że przede wszystkim nauki potrzebują metafizyki ze względu na pytania graniczne. Pytania, które są nieodpowiadalne z punktu widzenia nauki, natomiast pytania są ważne. I druga, jeszcze ważniejsza sprawa, nauki mają pewne pojęcia fundamentalne, pojęcia podstawowe, których nie można wytłumaczyć na gruncie nauki. Żeby nauki stały się zrozumiałe, potrzebujemy pewnej filozofii, potrzebujemy pewnej metafizyki, która rozjaśni znaczenie fundamentalnych pojęć, jak na przykład pojęcie czasu, przestrzeni. Dzisiaj wiemy, że jest to również dosyć uproszczone stanowisko i naiwne, bo zakłada jednak silną separację między metafizyką a nauką. Jakkolwiek patrząc w perspektywie ówczesnej polskiej myśli filozoficznej, wydaje mi się, że jest to teza bardzo interesująca. Metafizyka po co jest przyrodnikowi? Również po to, żeby chronić go od hipotez fałszywych. Więc żeby nie było jałowych spekulacji, to dlatego potrzebują naukowcy metafizyki.
Stąd postuluje Pawlicki, że każdy specjalista, czyli każdy naukowiec powinien być filozofem. To jest cytat, przez co nie żąda się od niego samodzielnego systemu, nie potrzebujemy systemu, ani platońskiej lub leibnicowskiej genialności, lecz tyle znajomości logiki i metafizyki, aby rozumiał pojęcia, których używa. Więc każdy naukowiec ma być filozofem, ale w takim bardzo specyficznym rozumieniu filozofii. I tu znowu Pawlicki powołuje się na wzór antyczny. Pawlicki również polemizował pośrednio z pomysłami na metafizykę indukcyjną, zanim jeszcze Straszewski rozwinął tą swoją koncepcję. Mianowicie uważał Pawlicki, że metafizyka indukcyjna sama w sobie będzie niewystarczająca, ponieważ no właśnie ona nie wyjaśni w żaden sposób tych postaw, tych założeń, tych pojęć, które są u podstaw nauki. No więc owszem, będziemy budowali pewien obraz całościowy, uogólniony, syntetyzowany. On jest ważny, ale on jest nadal niezrozumiały bez podstawy. I jeszcze jedna myśl Pawlickiego, że filozofia jest również potrzebna jako taka ogólna metodologia nauk. To będzie go wiązało również z tym, co się będzie działo później w Krakowie. Jakkolwiek Pawlicki tego tematu nie będzie rozwijał. I ciekawe jest to, jak Pawlicki formułuje kwestię nauczania filozofa. Filozof powinien być również znawcą fachowym, powinien być naukowcem w jakiejś specjalnej dziedzinie, po to, żeby uchronić go właśnie przed błędnymi. Kilka krótkich uwag o historii nauki według Pawlickiego. Pawlicki chyba miał najbardziej rozwinięte pomysły odnośnie roli historii nauki dla filozofii. Przede wszystkim historia nauki pokazuje filozoficzne korzenie nauki i to pozwala odrzucić wiele błędnych wyobrażeń, które między innymi pokutowały w pozytywizmie odnośnie relacji nauki i filozofii. Poza tym historia nauki ma tłumaczyć źródła współczesnych problemów. A więc jeśli chcemy rozwiązywać problemy, przede wszystkim musimy je zrozumieć. Dlatego jest nam potrzebna historia nauki. Trzecia koncepcja Pawlickiego to jest to, że historia nauki pozwala nam weryfikować tezy filozoficzne. Na przykład próbował używać historii nauki do krytyki kantyzmu z różnym skutkiem, patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, ale ciekawa jest, myślę, koncepcja. I Pawlicki jeszcze w swoich wykładach również podkreślał rolę historii nauki, dlatego że według niego to była... Historia nauki jest serią zwycięskich zmagań ducha ludzkiego z tajemnicami rzeczywistości. Historia nauki pokazuje, jak ludzkość próbowała radzić sobie z najtrudniejszymi problemami i jak je rozwiązywała zwycięsko. Proszę Państwa, czas upływa nieubłaganie, więc teraz kilka słów na temat ostatniego pytania odnośnie relacji nauki do wiary. W 1882 roku Pawlicki rozpoczyna pracę na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i specjalnie dla niego utworzona jest Katedra Filozofii Chrześcijańskiej, zgodnie z zaleceniami właśnie papieża Leona XIII, zgodnie z encykliką Eterni Patris. Była to, proszę Państwa, pierwsza Katedra Filozofii Chrześcijańskiej w monarchii austro-węgierskiej. I co ciekawe, nie zgodzono się wcześniej na powołanie na tą planowaną katedrę typowego scholastyka. Argumentowano, że potrzeba filozofa, który będzie uczył nowoczesnej filozofii. Taki nowoczesnym filozofem miał być właśnie Pawlicki. Pawlicki w jednej z wypowiedzi stwierdzał, że religia według niego jest niezbędnym składnikiem wszelkiej filozoficznej wizji świata. Więc jeżeli będziemy mówili o nauce z punktu widzenia filozofii, to trzeba będzie brać pod uwagę to założenie Pawlickiego. Kempa, analizując poglądy Pawlickiego, twierdził tak, że działalność pisarska i publicystyczna Pawlickiego miała na celu obronę chrześcijańskiej koncepcji przyrody uzależnionej w istnieniu i działaniu od Boga oraz obronę chrześcijańskiej koncepcji duszy jako pierwiastka niematerialnego. W zasadzie są to dosyć typowe cele, jakie miały większość ówczesnych neoscholastyków. Natomiast jeżeli przyjrzymy się bliżej temu, jak Pawlicki próbował to zrobić, myślę, że ciekawa jest jego koncepcja filozofii jako pośrednika między naukami przyrodniczymi a teologią. Filozofia miała analizować, pisze Pawlicki, za pomocą właściwej sobie metody szczegółowe wyniki nauk przyrodniczych i dopełniać je wnioskami osiąganymi tylko w teologii.
Więc filozofia miała być takim łącznikiem, gdzie te komplementarne obrazy miałyby się dopełniać i tworzyć całość. Proszę Państwa, nie ma czasu na to, żeby dokładnie powiedzieć, jak te wszystkie idee Pawlickiego można odnaleźć w poglądach różnych przedstawicieli krakowskiej filozofii przyrody, więc przechodzę już od razu do tych podobieństw, które uznałem za interesujące. Przede wszystkim rozpoczniemy od tej tezy, którą wspomniałem już, jak wykształcić filozofa. Pawlicki wychodził z założenia, że filozofowi potrzebna jest gruntowna znajomość jednej przynajmniej nauki przyrodniczej. Myślę, że warto to skonfrontować z koncepcją tego, jak uprawiać filozofię przyrody, którą tę koncepcję rozwijał jubilat, ksiądz profesor Michał Heller. Warto też skonfrontować to z praktyką tego, jak jest uprawiana filozofia przyrody właśnie tutaj w tym kręgu, w którym się znajdujemy. Druga myśl, która myślę jest ciekawa, to taka, że Pawlicki prezentuje nową, odnowioną filozofię chrześcijańską XIX wieku, ale filozofię z gruntu nietomistyczną, filozofię niescholastyczną. I filozofię, która próbowała w jakiś sposób swoje łono wcielić nauki przyrodnicze. Przynajmniej próbowała wykorzystać filozoficznie nauki przyrodnicze. Ciekawe jest również to, że swoich inspiracji Pawlicki szukał nie w scholastyce, nie u świętego Tomasza, a przede wszystkim w poglądach starożytnych. A dzisiaj też Państwo już słyszeli o poglądach starożytnych i o tym, i dyskutowaliśmy o tym, czy mogą być inspirujące. Kolejna sprawa. Pawlicki na pewno nie może być utożsamiony z dzisiejszą filozofią. Tutaj można by dużo, dużo o tym powiedzieć. Ja powiem może o jednej takiej najbardziej ewidentnej sprawie. Filozofia, którą chciał budować Pawlicki, była filozofią fundacjonistyczną w typie kartezjusza. Miała opierać się na pewnej podstawie, na podstawie niezmiennej, absolutnej. Natomiast współczesna filozofia przyrody na pewno jest inna. Na pewno bardzo ważny jest dla niej antyfundacjonizm filozofii, a nawet jeśli go nie podzielamy, to na pewno jest to jedna z takich rzeczy, która dla dzisiejszej filozofii jest ważnym wyzwaniem. Patrząc na tę deklarację programową Pawlickiego, można powiedzieć, że ona wpisuje się w te luki, w koncepcji, których brakuje w koncepcjach założycieli. Co więcej, ani poglądy Heinricha, ani poglądy Straszewskiego nie tłumaczą chociażby właśnie tego zainteresowania relacjami z teologią, które powoli, ale rozwijało się od przełomu XIX i XX wieku przez okres międzywojenny. Z drugiej strony również Pawlicki ma koncepcję, która wychodzi poza empirię krytycy. I co ciekawe, proszę Państwa, filozofia przyrody, która rozwijała się po tym roku 1902, ona bardzo szybko porzuciła te pierwotne założenia Heinricha. I co jest ciekawe, ona jest bliższa pewnym pomysłom Pawlickiego. Jakkolwiek nie możemy udowodnić, że Pawlicki wpłynął. Są zbieżności, ale niestety Pawlicki nie miał ambicji tworzenia szkoły. Nie cytowano go, ale z drugiej strony na pewno go znano, ponieważ jego praca była szeroko znana. I ostatnia sprawa, o której chciałem powiedzieć, ciekawy wątek historyczny, który nas tutaj prowadzi. Z jednej strony Pawlicki był członkiem Akademii Umiejętności, więc myślę, że warto go tutaj przypomnieć, ale z drugiej strony jest również powiązany w dziwną nicią zależności historycznych z tą filozofią, którą przynajmniej ja tutaj staram się jakoś kontynuować pod skrzydłami księdza profesora Hellera. Przede wszystkim Pawlicki był pierwszym profesorem na katedrze filozofii chrześcijańskiej w Krakowie. Później dzieje tej katedry szły różnymi kolejami. Jego następcą był Franciszek Gabryl, typowy neotomista w duchu neotomizmu lowańskiego. Kolejny Konstanty Michalski, który, jak się mówi, prezentuje neotomizm otwarty, ale w latach 30. pojawia się jeszcze druga katedra filozofii przyrody, którą obejmuje Jan Salamucha po różnych trudnościach, już wspominany tutaj, kojarzony z kołem krakowskim. Nie będę mówił o tym, co działo się w czasie II wojny światowej, nie ma czasu, po usunięciu Wydziału Teologicznego. Co jest ciekawe,
Na bazie tej działalności, którą miała Katedra Filozofii Chrześcijańskiej, powstaje sekcja filozofii, która, proszę Państwa, właśnie rozwija te dawne zadania Katedry Filozofii Chrześcijańskiej. Stała się ona z czasem zaczątkiem Wydziału Filozoficznego PAT-u. I co jest ciekawe, Pawlicki pokazuje jakby dwie podstawy dla filozofii. Jeden to jest oparcie na badaniu z punktu widzenia podmiotu, a drugie to jest właśnie odniesienie do nauki. Takie dwa odniesienia mamy w tej pracy. I co ciekawe, od lat 70. ta filozofia rozwijana tutaj w kręgu franciszkańskiej będzie rozwijała zapewne dosyć nieświadomie, ale będzie rozwijała te dwa główne wątki, które pojawiły się jeszcze w XIX. Więc proszę Państwa, podsumowując, Pawlicki wniósł pewne nowatorskie idee do środowiska krakowskiego. Trudno dzisiaj do końca pokazać, że one były nie były cytowane, ale odnajdujemy wiele ciekawych podobieństw. A najciekawsze podobieństwo jest takie, że po 100 latach taka koncepcja budowy chrześcijańskiej filozofii niescholastycznej odradza się w Krakowie. I co ciekawe, odradza się kontynuując te dwa główne filary filozofii Pawlickiego. Zapewne nieświadomie, ale myślę, że jest to ciekawa zbieżność filozoficzna. A może to jest wpływ tego krakowskiego klimatu, w którym przetrwały pewne dawne idee. Także proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Przepraszam za lekkie przedłużenie. Mam świadomość tego, że jest wiele rzeczy kontrowersyjnych, ale mam nadzieję, że chociaż o czymkolwiek będziemy mogli powiedzieć. Dziękuję pięknie. Szanowni Państwo, jakieś komentarze? No rozumiem, że Pawlickiego nie wszyscy znają. Bardzo proszę, profesorze. Ale prosiłbym do mikrofonu jednak dlatego. Wykładowcę szkoły głównej. Stamtąd się wziął jego pozytywizm i był jeden tam profesor, który na niego wpłynął, to był Henryk Struve. I bardzo wiele rzeczy można wyjaśnić, te właśnie realizm, idealizm. Nie wiem, dlaczego to umknęło panu w ogóle. Bardzo dziękuję za ten komentarz, panie profesorze. Z braku czasu ja tylko wspomniałem o tym wcześniejszym okresie, tam tylko jednym zdaniem. Rzeczywiście, gdyby prezentować całość poglądów Pawlickiego, rzeczywiście trzeba by pokazać ten okres warszawski i tam mają, w pełni się zgadzam, tam mają korzenie jego poglądy odnośnie nauki. Tam również najsilniej rozwinęły się jego zainteresowania naukami przyrodniczymi. W pełni się z tym zgadzam. Natomiast ze względu na to, że miałem mało czasu, chciałem pokazać tylko chciałem pokazać filozofię Pawlickiego z punktu widzenia tej jedynej deklaracji programowej, czyli tego tekstu z roku 1878. I pokazać, jakie tam były zawarte idee. I chciałem tutaj postawić takie pytania, czy pewne te idee można odnaleźć w tym krakowskim stylu filozofowania. Jakkolwiek to rzeczywiście jest temat o wiele szerszy i mam świadomość, że nie da się tego wyczerpać nawet w 50 minut, dlatego tylko stawiam pytania. Postaram się nieco dokładniej odpowiedzieć na nie w ewentualnej publikacji. Dziękuję. Czy jeszcze? Jeżeli nie, to już podziękujemy ostatecznie.